Drodzy Państwo, naszym gościem po raz kolejny jest Ksiądz Sebastian Żebrowski, wikariusz z parafii świętego Jana Bribów. Witam serdecznie. Szczęść Boże, witam wszystkich ponownie. Ten Wczoraj jest... rozmawialiśmy o Wielkim Czwartku, dziś porozmawiamy o, o Wielkim Piątku, a dniu zadumy nad męką Jezusa Chrystusa. A proszę Księdza, dlaczego Jezus musiał umrzeć za nas wszystkich? Dlaczego Bóg Wszechmogący nie mógł po prostu powiedzieć, że okej, okay, dobra. Wybaczam Wam. I, I będziecie jednak zbawieni bez konieczności męki i śmierci Jezusa. Bo za obrazy Pana Boga grzechami ktoś musiał zapłacić. Żeby było sprawiedliwe. Dług był, dług był. I, i, i szatan nas trzymał w, w swoich szponach. Kiedyś taki e, słynny teolog e, chrześcijański, Bonhoeffer, napisał, że nie ma czegoś takiego jak e, cheap grace, czyli tania łaska. Bo my chcielibyśmy wszystko dzisiaj na łatwiznę dostawać, za darmo, to szybko, teraz i, i tak dalej. A wszystko ma swoją cenę. Wszystko ma swoją cenę. Bóg przygotowywał ludzkość przez tysiące lat na przyjście Chrystusa i ludzkość popełniała te grzechy, była nieposłuszna, a Bóg wiedział, że nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić, ale z drugiej strony, no, ktoś musiał odkupić te grzechy, ktoś musiał nas uwolnić z niewoli szatana, z niewoli diabła. Bo byliśmy niewolnikami. Byliśmy niewolnikami i nie byliśmy sobie w stanie z tego z tym wszystkim poradzić. Jak widzimy to w pasji Mela Gibsona, szatan nie wie do końca, kim Chrystus jest. I, bo kiedy Chrystus przyszedł, to szatan wiedział, że to ktoś był niezwykły, ale Jezus przez długi czas nie mówił, że tak naprawdę jest Synem bo Bożym. Tak nawet, jak było swoje spotkania z opętanymi, to szatan próbuje podpuścić Jezusa, próbuje zgadnąć, kim on jest, i próbuje go zniszczyć, bo wie, że jest wysłannikiem Boga, i wie, że jest kimś ważnym i tak dalej. I próbuje go zniszczyć, dlatego robi wszystko, żeby Chrystus stracił życie. Tylko, że w ten sam sposób, kiedy próbuje zniszczyć Chrystusa, wysłać go na krzyż, zniszczyć, zniszczyć całe jego dzieło. Pada sam z ten dół, który z niego wykopał, bo właśnie Chrystus przychodzi po to, żeby siebie wyniszczyć, żeby nas uratować. I szatan, przez to, że on, 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 on chce właśnie zniszczyć Jezusa, chce wysłać go na krzyż, chce, żeby Jezus umarł, on sam staje się niewolnikiem. My zostajemy uwolnieni z niewoli grzechu, a szatan staje się niewolnikiem. Jest jak pies na łańcuchu. Mhm. Nie może nam nic zrobić, chyba że sami do niego się zbliżymy. Ale nie ma nad nami żadnej władzy. Śmierć nie ma nad nami żadnej, żadnej władzy, bo konsekwencją grzechu od samego początku była śmierć. Była śmierć. I teraz tak, musiał ktoś umrzeć, żebyśmy my mieli życie. Ktoś musiał zapłacić śmiercią, żebyśmy my nie musieli umierać. I to był Chrystus. Dlaczego Chrystus musiał być Bogiem i człowiekiem, bo tylko człowiek mógł zapłacić za grzechy człowieka i tylko Bóg mógł przezwyciężyć śmierć. Wow. No, Doskonała spentaza. Świetnie. Wielki Piątek, dzisiejszy dzień jest, jest wyjątkowy e, również w naszym życiu. Tam, e, wszyscy katolicy e, na, o, przestrzegają dzisiaj postu ścisłego, wstrzemięźliwości od pokarów mięsnych. Na czym dokładnie e, polegają te zakazy? Jak, jak to wygląda? To jest coś małego, co my możemy ofiarować tak? Chrystusowi od siebie. Mam nadzieję, że my wszyscy dzisiaj jesteśmy głodni. Mam powinno nadzieję, że być. Tak no, powinniśmy być, być. My powinniśmy czuć głód. Aha. My powinniśmy czuć głód i to powinna być nasza ofiara z nas samych właśnie za mękę Chrystusa. Jeśli ktoś umarł za nas, my jak tylko sobie się zadraśniemy, nawet nie wiem, papierem, to zaraz sobie naklejamy plasterek. A Chrystus, jak mówią niektórzy naukowcy, on miał połamane żebra, on miał połamane nogi, on miał potem połamane golenie, przebity bok. Korona cierniowa przebijała mu skroń, prawdopodobnie, które kolce mogły nawet przebijać czaszkę i mówi się, że tutaj jest tak zwany w ręce splot promienisty. Splot promienisty jest splot nerwów i podobnie to jest miejsce, gdzie jak coś się wbije, to czuć największy ból w ciele. Nie ma większego bólu niż wbicie czegoś w splot promienisty. Chrystus miał bite gwoździe we wszystkie sploty promieniste, bo w nogach i w ręce. Czyli nie było większego bólu. Dodatkowo dusił się na krzyżu. Prawdopodobnie mówi się, że Chrystusa śmierć przyszło, przyszła z powodu pęknięcia Jego serca, które nie było w stanie już pompować krwi do, mm. do, do, do części ciała. Z uduszenia, z pęknięcia serca. W Wielki Piątek nie celebruje się mszy świętej. Mm. Mówi się o liturgii Męki Pańskiej, Pańskiej. liturgii tak. Wielkiego Piątku. Księża i, i diakoni uczestniczący w tej liturgii mają wtedy ornaty koloru czerwonego. czerwonego. Mm. Brakuje muzyki, a ta oprawa muzyczna też jest dużo mniejsza, natomiast bardzo rozbudowana jest specjalna modlitwa powszechna, tak. z specjalnymi dziesięcioma wyzwaniami. Aniami. Czego ona dotyczy? Wszystkiego. Czy pragnień Kościoła, czy tego, co Kościół nie się za papieża, za Kościół. Za katolików, za chrześcijan, za tych, którzy nie wierzą w Boga, za Żydów modlimy się, modlimy się za, za ateistów, modlimy się za chorych, cierpiących. Te wezwania są śpiewane mm -hmm. i, i są kończone, czyli jest rozbudowana modlitwa wiernych. Ciekawa sprawa, bo bardzo często mówimy o tym, że triduum paschalne to są trzy liturgie. No właśnie nie, to jest jedna liturgia. Jak zauważymy taką ciekawą rzecz, że jak zaczynamy liturgię w Wielki Czwartek, to liturgię wieczerzy pańskiej, to ona się nie kończy błogosławieństwem. Ona się kończy ciszą. Schodzimy. Nie ma błogosławieństwa, nie ma zakończenia. Liturgia trwa cały czas. Mhm. I potem, jak wchodzimy, wchodzimy w Wielki Piątek do, do Kościoła, to też nie zaczynamy znakiem krzyża. Drugi odcinek, jak gdyby Drugi tego samego odcinek, filmu. Tego samego filmu. I podobnie jest, nie zaczynamy znakiem krzyża liturgii wili Paschalnej w. w w czasie liturgii Wili Paschalnej, tylko od razu jest modlitwa nad ogniem. Mhm. Czyli dopiero skończymy to wielkim błogosławieństwem w wielką sobotę. Czyli to jest drugi odcinek czegoś, co trwa przez trzy dni bez przerwy. Świetnie. A liturgia Słowa, Aha. to z kolei czytania z yy, proroka Świ Izajasza, listu do Hebrajczyków i później męka według świętego Jana. Jana. A dlaczego akurat ta wersja? Nie ma na przykład Mateusz, nie Marek, tylko święty Jan. W niedzielę właśnie Męki Pańskiej, czyli w Niedzielę Palmową, którą obchodziliśmy kilka dni temu, która ma trzy lata, podział na trzy lata, to właśnie czytamy Marka, Mateusza albo Łukasza, które mhm. są Ewangeliami synoptycznymi, które są do siebie podobne. Jeśli chodzi o piątek, czytamy świętego Jana, bo w świętym Janie właśnie mamy tego, tego baranka paschalnego, który umiera za nas i święty Jan bardzo pięknie opisuje tą Mękę Pańską i tam są właśnie takie symbole, których nie znajdziemy u synoptyków. Po zakończeniu liturgii um, następuje procesja i przeniesienie mhm. pierwszego sakramentu do grobu pańskiego, do specjalnie przygotowanej kaplicy. Czy jest to tylko i wyłącznie polski zwyczaj, czy takie groby pańskie są przygotowywane na całym świecie? Jest to y, polski zwyczaj, ale jest on też praktykowany w innych krajach. W Ameryce mhm. nie jest tak znany. Dla nas to jest coś ważnego, dlatego że ten grób pański, który dekorujemy, jest dla nas symbolem. Wiadomo, że symbo symbole są dla nas ważne, bo symbole i znaki pomagają nam się odnieść do rzeczywistości, którą, której nie widzimy. Na przykład, jaka jest definicja taka szkolna sakramentu, że to jest widzialny znak niewidzialnej łaski, bo jak coś widzimy, to potem nam się łatwiej odnieść. Dlatego, jak patrzymy na grób z wystawionym świętym sakramentem, na którym jest welon, i widzimy to ciało Chrystusa, które, które przedstawia tego Chrystusa zmarłego. To nam łatwiej się odnieść i właśnie płakać nad śmiercią Chrystusa. Dlatego, właśnie, też w czasie liturgii męki pańskiej, jaka jest najważniejsza część? Adoracja krzyża. Adoracja krzyża, bo ten krzyż jest symbolem naszego, naszego zbawienia, i potem też mamy komunię świętą. Nie mamy przy świętej, ale komunia święta jest. Mhm. I dlatego te wszystkie symbole, te wszystkie znaki, możemy sobie powiedzieć: wyrzucamy to, niepotrzebne no to jest i tak dalej. To jak świat będzie ubogi, kiedy nie będzie mieli znaków, symboli i rytuałów. Tak jak w czasie pogrzebu, kiedy okaza się trumnę zmarłego kadziwne to możemy powiedzieć: po co, po co ten dym w kościele? Albo no symbolizuje naszą modlitwę bez symboli, bez znaków. Świat jest biedny, świat jest trudny do wytłumaczenia. I te symbole bardzo nam pomagają. Mhm. Bardzo pomagają wiernym przede wszystkim, którzy, którzy mogą złapać się takiego znaku i z jego pomocą przybliżyć mhm. właśnie do Boga. A Święty Piątek to również y, początek nowenny do miłosierdzia Wiedzie Bożego. bożego. A dlaczego właśnie Wielki Piątek rozpoczynamy to nowennę i do czego prowadzi nas ta No Bo jakim jest największym znakiem miłosierdzia Bożego? Jest? Nie ma większego znaku miłosierdzia Bożego niż śmierć kogoś za nasze grzechy, byśmy my żyli. Jak patrzymy na obraz Miłosierdzia Bożego, to na obrazie Miłosierdzia Bożego z serca Jezusa wydobywają się dwa promienie, białe i czerwone, które symbolizują co? Krew i wodę, która wypłynęła z boku Chrystusa na krzyżu. I to jest też zgodne z biologią, bo mówi się, że kiedy człowiek umiera, to wtedy osocza oddziela się od krwi. Mhm. I to jest znak tego, że ktoś umarł. I jak, to znaczy, że jak z Chrystusa boku wypłynęła krew i woda, to rzeczywiście nastąpiła śmierć, bo socze oddzieliło się od krwi Chrystusa. Bądźmy głodni dzisiaj. Bądźmy głodni. Bądźmy dzisiaj. głodni. ofiarujmy od siebie choć tyle, choć, choć taki mały skrawek. Zróbmy jeden krok bliżej do tego, żeby zbliżyć się do Jezusa i podziękować Mu za tą no, najwyższą wiarę, jaką, jaką za nas poniósł. O Wielkim Piątku, drodzy Państwo, opowiada nam ksiądz Sebastian Żebrowski, wikariusz parafii świętego Jana Brigów. ksiądz Sebastianie, serdecznie dziękuję za to. zapłacę. Bóg zapłać, nieboże, Boże wszystkim i niech ten Wielki Piątek będzie dla nas błogosławieństwem. Pamiętajmy, że męka Chrystusa to nie tylko była Jego męka na krzyżu, ale przede wszystkim Jego męka wynikała z odrzucenia, więc nie odrzucajmy Go dzisiaj.